Jest ta nowa aplikacja, o której wszyscy mówią, nawet wiadomości, że ludzie znajdują trupy, używając tej apki. A viral social media video claims to show the discovery of human remains near... Wiem, że Julian nagrywał filmy z tej apki oraz kilku z was prosiło mnie, bym to przetestował. Tak się składa, że jestem rowerowym kanałem i mogę pojechać w miejsca. Zachowaj zdrowy rozsądek, nie narażaj siebie ani innych na niebezpieczeństwo, nie wkraczaj. Transpassing, tak się tłumaczy, wkraczaj. Przestrzegaj wszystkich przepisów dotyczących kwarantanny, godziny policyjnej i dystansu społecznego w twojej okolicy. Nie kradnij, nie niszcz majątku, nie zaśmiecaj, nie rób niczego nielegalnego, ani niczego, co w innym przypadku spowodowałoby zagrożenie dla ciebie lub innych. Brzmi jak kompletnie nudna aplikacja. Co byśmy chcieli zobaczyć? Anomalie. Muszę zmienić bluzę. Bluza anomalie pudełkowe dostępna na yellowbike.shop. O, jestem tutaj. O mój Boże. Minęło pół minuty, jesteśmy dopiero w 1/4. To jest najnudniejsza aplikacja na świecie. Znaleźliśmy anomalię. O, spójrzcie, jest tuż obok szpitalu na Barskiej, w którym strzeli mi buzię. Po drodze będę mijał kilka masztów 5G. Cholera, zaczęło się. Mamy pierwszego trupa. Zbliżamy się powoli do miejsca anomalii. A, podejrzane jest między Biedronką a Urzędem Skarbowym Warszawa Bymowo. Dobra, mamy opuszczony wózek inwalidzki, ale to chyba nie to. Plus kosiarki i maszynkę do mięsa, to wygląda podejrzanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się dzieje? Stoimy. A, okej. Okay. Coś będzie planowane? Nie. To po co państwu wózek inwalidzki, maszynka do mięsa? To wygląda podejrzanie. Wiesz co, Piotr, moment, bo tutaj mamy jakąś rozmowę dziwną. To zamykam. Okej, okay, okej. Okay. Tu do ping-ponga. To dość rasistowskie hasło i nie nadaje się do publikacji. Nic tu nie ma. Dobra, idziemy. Czy mi ją zaimponować, tobie czy tamtej koleżance? Nie wiem. Ej, kolego, której imponowałeś? Co? Której imponowałeś? Nie wiem, żadnej, chciałem rower. O nie. Oszukał. Tak znał twój rower. Szukał nas. To nie było to, ale też może być. A ty? Co ja mogę zrobić? No nie wiem, co umiesz. No to samo co mam, dojechać tam na bajki. Nie, to niestety super, coś wow. Manuala przez całą. O kurwa, bo i do dziury, dawaj! Wow, 5 sekund, mogłem się pozbyć deski na zasadzkę. A wy byście pozbyli się 450 zł Warfella. Dobra, zluzuj trochę, to dobrze wyjaśnimy. Zaraz się policzymy. Wiem cię, dostaniesz i się skończy. Do mojego domu kluczy pęk! Jo, jo, jo! I w ścianę. I w Mateusza. Pozdrawiam waszą mamę. Ale ze mnie as, state'owy as, state'owa dupa. Rozumiecie, as. Asshole. Dziury w dupie. Baja, 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 baja na wprost. Nie pchnij mi żadnych chłost. No wiesz, ty masz dużo siostę. Jo, super, tylko to było pół ich sapa, nie bez, jeszcze ja! Zawsze na tych filmach jak wyćpany się zapokuje. Może powinienem przecież wejść na witaminę przynajmniej. Będę walił freestyle. Pod każdą miejscówką będę walił freestyle. Ale ty nie wiesz, jak ja obok freestyle, nie? No nie miałem okazji. Próbowałeś sprawa, próbuj jeszcze raz. Ale to by weszło. Dawaj, chodź. Nie zrobię to bara. Szybciej trójkę zakręcę niż bara. Dawaj trójkę. Ale nie rób bara. To na twój baj. Robię baja. Szybko spływaj. Skakuję. Obracasz kierownicą. Zawracasz. To jest proste, ziom. Spróbuj to zrobić. Nie musisz się specjalnie głowić nad tym, jak to zrobić. Myślenie, jeżdżenie i robienie rzeczy na jasno jest trudne. Nawet taki dawca. Nie wsadzę tu bara. Mogę zrobić 1.8. Nie, tak. Przestań tak myśleć. Zrób jebni. Najwyżej jedniesz na pysk, no. Pamiętaj, że jedniecie na pysk. Zawsze daje później jakiś zysk. Skarż, co się stało z twoją fryzurą? Wiesz co, bo jakby... Po prostu Karolina mi powiedziała, że przystojnie wygląda w blond włosach, tak jest? To prawda? Nie potwierdzam, nie zaprzeczam.